Minęła 17.45, czas na główne wydanie informacji. Grzegorz Żądło, zapraszam na przegląd wydarzeń dnia. Symboliczny moment na budowie drogi ekspresowej S1, która docelowo połączy lotnisko w Pyrzowicach z granicą państwa w Zwardoniu. W poniedziałek przy pomocy ładunków wybuchowych została przebita pierwsza nawa drugiego tunelu w ciągu drogi na tzw. obejściu Węgierskiej Górki. Cała inwestycja ma być gotowa najwcześniej w maju 2024 roku. Paweł Jędrusik. Uwaga, pani się! Jeden z tuneli w Węgierskiej Górce został już przebity, ale to nie koniec, bo teraz do pracy muszą wejść koparki. Droga S1, która jest nazywana obejściem Węgierskiej Górki, ma zapewnić bezpośrednie szybkie połączenie na trasie Bielsko-Biała, granica polsko-słowacka. Ma też duże znaczenie dla samej Węgierskiej Górki. Dlatego, że cały ruch ciężki, ruch tirowski, który w tej chwili blokuje nam centrum Węgierskiej Górki, po prostu przejdzie na tę drogę. Jeżeli przejdzie na tę drogę, odblokuje się nam, powiedzmy, gmina, ale to jest jedna uciążliwość, a następna uciążliwość to jest uciążliwość związana z samą budową. Bo oczywiście no, trzeba tę ziemię stąd wywieźć, trzeba materiał budowlany dowieźć i to wszystko się nam potęguje do tego stopnia, że gmina Węgierska Górka to jest po prostu jeden wielki plac budowy. Tunel, który dzisiaj został przebity, nosi roboczą nazwę TD21. Teraz przed wykonawcą inwestycji prace związane z drążeniem drugiego tunelu TD2. I po tym momencie rozpoczniemy już prace związane z budową zasadniczą. One się już rozpoczęły na tunelu TD1 od półtorej miesiąca. Powinniśmy zakończyć tunel TD1 do końca roku, który jest krótszym tunelem 700 metrów, a tunel TD2, który dzisiaj stoimy i który kończymy drążenie, w sierpniu się przebijamy. Do grudnia powinniśmy wydrążyć i zrobić reprofilację. Rozpoczną się prace z budową zasadniczą od stycznia przyszłego roku. Tunel, który dziś udało się przebić, ma prawie kilometr długości. Przybywa w Polsce dróg ekspresowych, autostradowych, dróg szybkiego ruchu, jaka tutaj właśnie jest budowana. Polskie drogi stają się dzięki temu coraz bardziej bezpieczne. Koszt budowy odcinka S1 z Przybędzy do Milówki to około 1 400 000 000 zł. Inwestycja ma się zakończyć mniej więcej w połowie przyszłego roku. Prokuratura próbuje ustalić, jak doszło do śmierci 17-letniego mieszkańca Chorzowa, którego ciało zostało znalezione w bramie jednej z kamienic przy ulicy Stanisława w centrum Katowic. Nastolatek nie miał widocznych obrażeń. Być może odpowiedzi na najbardziej nurtujące śledczych pytania przyniesie sekcja zwłok, która prawdopodobnie odbędzie się we wtorek. Fatima Orlińska. Prokuratura rejonowa Katowice Południe wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 17-latka, którego ciało przypadkowi przechodni znaleźli w sobotni poranek w bramie kamienicy w centrum Katowic. Dziś jeszcze nie wiadomo, co poprzedziło śmierć nastolatka. Zlecona została sekcja zwłok oraz badania toksykologiczne. Wstępne czynności policji faktycznie potwierdziły tożsamość. Był to 17-latek, nie był on mieszkańcem Katowic, tylko jednego z miast ościennych. Te wstępne czynności na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratury rejonowej Katowice Południe w Katowicach nie wykazały bezpośrednich okoliczności, które mogłyby wskazywać na udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Nasi pracownicy przede wszystkim teraz sprawdzają okoliczności, w jakich mógł się ten 17-latek znaleźć. Policja między innymi zabezpiecza nagrania z monitoringu. Wstępne ustalenia służb wykluczają prawdopodobieństwo samobójstwa, jednak kluczowe w tej sprawie okażą się wyniki sekcji zwłok młodego chorzowianina. Ta prawdopodobnie odbędzie się we wtorek. Upał sprawia, że coraz więcej osób szuka ochłody w zbiornikach wodnych. Jak co roku służby apelują, żeby kąpać się w miejscach do tego przeznaczonych, unikać skoków do nieznanej wody i nie pływać po spożyciu alkoholu. Pierwsze poważne wypadki w tym sezonie już za nami. W niedzielę w Pławniowicach około 60-letni mężczyzna doznał poważnych obrażeń, kiedy rzucił się na wodę. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Fatima Orlińska. Ta sytuacja mogła mieć tragiczny finał. W Pławniowicach mężczyzna stał w płytkiej wodzie, kiedy nagle gwałtownie pochylił się i uderzył klatką piersiową o taflę wody. Tutaj akurat okazało się, że w przypadku tego mężczyzny doszło do urazu kręgosłupa piersiowego, który nie przełoży się na jego sprawność, na utrzymanie jego sprawności. W związku z tym pacjent w najbliższych dniach tego tygodnia zostanie wypisany do domu. Jednak pamiętajmy, że przy tego typu
atrakcjach wodnych, jakim teraz ulegamy nad jeziorami czy zbiornikami wodnymi, warto jest pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku i tym, żeby po prostu nie ulec jakiejś dobrej zabawie, ponieważ ilość tych urazów w okresie letnim jest znacznie, znacznie wyższa niż w okresie zimowym. Po upadku mężczyzna o własnych siłach wyszedł z wody, jednak ratownikom zgłosił, że czuje w kręgosłupie ból. Sytuacja wyglądała dramatycznie, bo w pierwszym momencie pacjent zgłaszał całkowitą dysfunkcję, pewnie z szoku, którego doznał po tym urazie, po tym skoku, w związku z czym lądował na miejscu śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który wsparł zespół naziemny ratownictwa medycznego. Jako pierwsi pomocy medycznej mężczyźnie udzielili ratownicy WOBR Gliwice, którzy również przekonują, że do wypadków nad wodą najczęściej dochodzi wskutek brawury i braku wyobraźni plażowiczów. Do tego nierzadko dochodzi alkohol. I choć za nami dopiero pierwszy weekend wakacji, w całej Polsce tylko w czerwcu utonęło 39 osób, a przecież poważne wypadki to nie tylko utonięcia. Lepiej sobie wejść do tej wody powolutku, bo nie wiemy, co w tej wodzie jest. Nad morzem co chwilę coś przypływa, nad jeziorach. Po weekendach, zwłaszcza takich zakrapianych alkoholem, młodzież wrzuca różne rzeczy do wody, opony z traktoru, śmietniki i jednego dnia jest bezpiecznie, drugiego dnia wbiegam do wody, wskakuję i zderzam się z jakimś przedmiotem, który został wrzucony przez osoby bez fantazji, że tak powiem, bez wyobraźni. Chwila zapomnienia i nieuwagi może kosztować stałe kalectwo, a nawet życie, o czym wypoczywający na plażach wciąż zapominają. Dlatego ratownicy apelują o rozwagę i szczególną ostrożność, bez względu na wiek. Choć wakacje kojarzą się z wyjazdami nad morze czy w góry, to nie wszyscy w ciągu najbliższych 2 miesięcy będą mieli okazję wyrwać się z miasta. Żeby i oni mieli udane wakacje, samorządy organizują zajęcia na miejscu. Tych jest bardzo dużo i są bardzo różnorodne. A co ważne, wiele z nich jest bezpłatnych. Właściwie każda gmina przygotowała jakieś zajęcia dla dzieci, które w czasie wakacji zostaną w mieście. Zresztą nawet jeśli ktoś wyjedzie na tydzień czy dwa, to i tak większość wolnego od nauki czasu spędzi na miejscu. Żeby młodzieży nie zabiła nuda, warto sprawdzić letni rozkład zajęć w domach kultury, bibliotekach, muzeach czy obiektach sportowych. Przykładowo Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza na wakacje pod chmurką, czyli cotygodniową serię warsztatów dla dzieci. Każdy tydzień wakacyjny będzie poświęcony innemu tematowi. Rozpoczynamy właśnie tą wiedzą przyrodniczą, będziemy zatapiać pewne elementy natury, chociażby w formie zakładek, ale skończymy na przykład balem średniowiecznym, czyli to będą średniowieczne opowieści, spotkanie z prawdziwą średniowieczną damą dworu i poznamy jakby kulturę właśnie tą dworską. A w międzyczasie wraca temat dinozaurów, bo to jest temat, który wszystkich interesuje. Będziemy robić kamuflaż na dinozaura, będziemy uczyć się, jak pracuje paleontolog i że to nie jest bardzo prosta sprawa. Na każdy tydzień wakacji przygotowany został inny temat, który będzie realizowany dwukrotnie, w każdą środę oraz każdą sobotę w samo południe. Ci, którzy chcą spędzić wakacje w bardziej aktywny sposób, mogą wziąć udział w zajęciach jogi i tai chi organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach. Zajęcia są dla wszystkich chętnych, nie ma jakichś limitów wiekowych. Instruktor stara się dopasować zajęcia do możliwości sprawności uczestników. Przedział wiekowy jest w zasadzie bez ograniczeń. A już od najbliższej soboty, 1 lipca, w Rudzie Śląskiej rusza cotygodniowy ogród śniadaniowy, czyli piknik, w czasie którego będą odbywać się animacje, warsztaty kreatywne czy prezentacje Straży Pożarnej i Policji. Spotykamy się z UKS-em z Rudy Śląskiej, który trenuje i pokazuje capoeirę. Spotykamy się też z formacją Master Kid, która pokazuje gimnastykę artystyczną dla dzieci. Spotykamy się z biblioteką i z muzeum. Tutaj są warsztaty zarówno związane z czytelnictwem, jak i różnego rodzaju rzeczami artystycznymi. Sami też prowadzimy różne animacje artystyczne, takie bardzo na luzie, między innymi tworzenie na przykład biżuterii z makaronów, czy też składanie origami, malowanie twarzy. Nie zabraknie też nauki języka angielskiego, Nordic Walking czy zabaw dla najmłodszych. Również w najbliższą sobotę można wziąć udział w specjalnym, darmowym zwiedzaniu parku etnograficznego w Chorzowie, w którym dodatkowo odbędzie się gra terenowa. Nasz przewodnik oprowadzi po skansenie, rozda mapki z taką grą terenową, a o 11.30 przewidziany również plener malarski. Będzie można spróbować swoich sił w właśnie takiej artystycznej dziedzinie pod okiem na przykład sławnego chorzowskiego malarza Piotra Naliwajki. Z prac, które powstaną podczas pleneru, powstanie robocza wystawa, którą będzie można obejrzeć w niedzielę w czasie Święta Miodu. Atrakcji, jakie miasta przygotowały na wakacje, najlepiej szukać na ich stronach internetowych, a także na stronach poszczególnych instytucji. Taki był poniedziałek, już teraz zapraszam na jutrzejsze wydania informacji. Do zobaczenia.